Przede wszystkim, znowu po 7, dalszy ciąg faktorio na modach. Dobra. Nasza fabryka przeszła sporą restrukturyzację. Nie nagrywałem tego, ponieważ nie uważałem, że to będzie ciekawe. Myślę, że ciekawe będzie, jak pokażę wam wyniki. Między innymi zastąpiłem produkcję podstawowych płytek drukowanych, tak się nazywa, oraz podstawowych układów elektronicznych na automaty montażowe elektroniki. One są dużo mniejsze i wydajniejsze. Okazuje się, że sporo miejsca mogłem zaoszczędzić. A ten design, który sam wymyśliłem, całkiem nawet ładnie wygląda. Tak mi się spodobało, że od razu również zaprojektowałem użycie automatów montażowych dla układów elektronicznych. Zwykłych. I tak on wygląda. Tutaj już musiałem użyć automatów montażowych elektroniki 2, ponieważ pierwszego poziomu mają maksymalną liczbę składników 3, więc już nie były w stanie produkować płytek elektronicznych, które wymagają 4 składników. I jak widzicie, przerobiłem również tą linię na te automaty montażowe. Niektóre rzeczy muszą być produkowane poza, ponieważ nie wszystko potrafi ten automat montażowy elektroniki wytworzyć. Nie potrafi na przykład wytworzyć żywicy, desek oraz wafli silikonowych. Więc to wytwarzam na zewnątrz i dostarczam botami, od tej dzieje się cała reszta. Póki co nie śmierdzimy tymi płytkami, ponieważ kończy nam się plastik, czyli skończył się. Nie wiem, czy czasem wydajność złóż gazu nie maleje z czasem w Bob modzie. Ponieważ chciałbym zobaczyć, ile wcześniej było, ale zdaje mi się, że było więcej. I tak mi się zdaje, że nasza produkcja plastiku z czasem bardzo zmalała. Więc to będzie na przyszłość również rzecz. Będziemy musieli podłączyć dodatkowe złoża gazu naturalnego, na przykład tutaj jest, tylko będziemy musieli je oczyścić, albo jeszcze innego poszukamy. Dobra, kolejna rzecz, którą zrobiłem, to zacząłem bawić się z przetwórstwem geod. Na razie nic jeszcze za bardzo nie mogę z nimi robić, w sumie mogę, bo zaraz w sumie pokażę, ale generalnie wsadza się geody powstają podczas jakby to nazwać? O, też chyba trzeba przyspieszyć trochę. Albo coś tu nie działa. Wydajnie. Tak, tutaj dobra. Zaraz się tym zajmę. W każdym razie podczas czyszczenia z tłuczki powstają geody, których mam duży zapas. Postanowiłem coś z nimi robić, więc tłucząc je otrzymujemy tłuczony kamień oraz rudę różnych kryształów. Na przykład z niebieskiej geody otrzymujemy rudę rubinu oraz rudę szafiru. Potem te rudy możemy sobie przekształcać na surowy rubin bądź surowy szafir. I z tego możemy potem już polerować, ciąć, żeby uzyskiwać lepsze kryształy. Ratio jest 1 na 1 w każdym przypadku, więc mając tutaj cały zapas 3,6 tysięcy oraz 4,8, myślę, że powinien być spory zapas na cokolwiek bym nie potrzebował. Ponadto geody można jeszcze przekształcać na papkę krystaliczną albo na papkę mineralną. Potem można używać w krystalizatorach, żeby różne rudy z nich utrzymywać. Ale musiałbym na to gdzieś indziej zrobić fabrykę, więc na razie z tym się jeszcze nie bawiłem. Może później się z tym pobawię. Poza tym zrobiłem fabrykę nauki wojskowej. Stwierdziłem, że to jednak nie będzie ciekawe pokazywać to jeszcze raz, bo schemat jest chyba dokładnie taki sam jak w Vanilli. Więc zrobiłem. Zbadałem parę rzeczy, m.in. czołgi, który sobie również zrobiłem, którego dzisiaj skorzystamy. Zrobiłem sobie również karabin laserowy. Jak się go robi? W sumie nie jest aż taki drogi. Amunicja do niego podstawowa również nie jest droga. Magazynki też nie są chyba za bardzo drogie. Szkło jest do tego wymagane i trochę plastiku. No i baterie.
Możemy robić również lepsze magazynki. Gdzie tu jest karabin laserowy? Korzystając z szlifowanych kryształów. I coraz lepsze możemy wytwarzać. Mają większe obrażenia. Ale na razie będę się posługiwał tymi bazowymi, jakie mam. No i dobra. Widzicie, również uruchomiłem produkcję paneli słonecznych, ponieważ dzisiaj pobawimy się farmę słoneczną. Nie chcę budować. Czy generalnie cały czas mają problemy z prądem? O, może teraz trochę mniejsze, bo nic nie badamy. To zapuśćmy coś do badania. Wrotnica wydobywcza 2, dobra. I dokładam już kolejnych silników i już przestają się mieścić tutaj. Więc zaczniemy sobie zrobić farmę słoneczną. Mianowicie gdzieś poza bazą znajdę sobie kawałek obszaru, na którym będę budował panele słoneczne. Nie chcę nigdzie robić tego wokół bazy, ponieważ cały czas mi brakuje na wszystko miejsca w tej bazie. Jeszcze jakbym tu zaczął walić panele słoneczne, to by mi kompletnie zabrakło na cokolwiek miejsca. Więc znajdę sobie jakiś obszar poza bazą. Będę tam dostarczał składniki. I tam będziemy sobie budowali rzeczy. Myślę, że tutaj byłby spoko obszar. Nie mamy tutaj zbyt cennych surowców. Szafiryt, bobomium. Tutaj mamy duże bobomium, więc nie potrzebujemy ich. No i nie jest też tak daleko. Więc myślę, że dzisiaj sobie tutaj zabawimy się. No dobra, trzeba by to jednak poczyścić najpierw wcześniej z drzew. No i oczyścić się oczywiście z sąsiadów. Tym też się dzisiaj zajmiemy. Dobra, więc plan jest taki. Tutaj sobie produkujemy rzeczy. No, w wolnym tempie, ponieważ nasza produkcja stali nie jest zbyt duża. I dobra, co by tu dalej? Kiwony 2. To się przyda. Właśnie, tkiwony Mark 2 również się przydadzą. I tak. Czyli mówiłem tak, tutaj sobie produkujemy panele słoneczne i inne rzeczy. Potem sobie dostarczam do bazy słonecznej, gdzie już mam przygotowany pociąg, który będzie dostarczał je potem do farmy, a w farmie zrobimy już sieć logistyczną, która będzie to wszystko budować. Okej, dobra. Kasując to, skasowałem również produkcję składników dla robotów, ponieważ mi nie pasowało, żeby tam była, więc póki co produkcja robotów stanęła. Później ją wznowię, jak będę potrzebował więcej robotów. Na razie już mamy wystarczająco. W sieci jest ponad 800 robotów konstrukcyjnych, więc nam starczy. Dziabnę sobie może cały zapas do naszej farmy. Będę musiały trochę tam porobić. A poza tym, coś jeszcze miałem powiedzieć? A, tak. Nasza produkcja siarki trochę, no, sprawuje się, tylko musiałem ją poprawić, ponieważ te dwie hydroinstalacje były poza zasięgiem tych zakładów chemicznych, więc w ogóle ładowały siarkę w nicość. Więc zmieniłem to trochę, odwróciłem pas i on tutaj teraz zawraca i teraz wszystko, co jest produkowane, zawsze trafi do wszystkich zakładów. Jest spoko. No to musiałem dostawić jeszcze tutaj sporo elektrolizerów, ponieważ bardzo dużo mi zaczęło brakować tlenu po uruchomieniu tych fabryk. Wygląda na to, że tlenu trzeba sporo produkować w tym modzie. Okej, dobra. Co może jeszcze zanim... Teraz zaczniemy się bawić z sąsiadami. Oczyścimy teren na przyszłą farmę. Tylko najpierw może postawmy sobie te kiwony Mark II. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, pięć będzie w sam raz. Ponieważ one mają szybkość, tempo wydobycia 2. To powinno to dwukrotnie zwiększyć naszą produkcję gazu naturalnego.
No, w najbliższej przyszłości wybiorę się tutaj, poczyszczę czołgiem. I chyba ten gaz również podłączymy. Dobra, to będzie trochę trwało. To może weźmy czołg. Zupełnimy mu paliwo, amunicją. Dobra, jedziemy. W międzyczasie będą się robić tu kiwony. Dobra. Najpierw zajmiemy się tymi sąsiadami. Patrzę, czy mój własny pociąg mnie nie przyjedzie. Byłoby fajnie. Dobra, jedziemy przez las. Co to dla nas? Mam nadzieję, że sam czołg Mark 1 z amunicją wystarczy. Możemy troszkę popracować nad obrażeniami amunicji. Siła ogni broni automatycznej. Ciach, spoko. No i zobaczmy, jak to będzie szło. Okej, dobra. Globale są największym zagrożeniem. Okej, tak, już duże kąsacze na nas wychodzą. Które są całkiem odporne na nasze strzały. Ale jakoś to idzie. Dobra. Wracamy, ustawmy te kiwony, bo już się pokończyły. Chyba nic nie jedzie. Kiwon Mark 2. Ciach, 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 ciach. Jeszcze tutaj jeden. Okej, troszkę nam to pomoże. Plastikiem, ale chyba nie za dużo. A właśnie, doinstalowałem jeszcze jeden mod. Nazywa się Factory New UI. Podczas streamu chyba Jerzy Kudlicki o nim wspominał. Coś takiego, że naciska się kontrolę. I mamy coś takiego. Dobra, będę chciał zwiększyć w przyszłości produkcję plastiku. Co możemy sobie tutaj właśnie wpisać dowolną rzecz, którą chcielibyśmy wytwarzać. Plastik. Liquid plastic. I na razie robię to z propanu. Okazuje się, że jest parę jeszcze innych sposobów. Na przykład z plastiku 2. Możemy z nafty i polietylenu robić plastik. Jak to dużo będzie? Nawet dwa razy więcej. Tak, w tym samym czasie dwa razy więcej. Polietylen robimy z etylenu i z katalista, znaczy z katalizator. Katalizator możemy robić, ponieważ kobalty i tytanit już kopiemy. I z etylenu, który powstaje z etanu oraz z pary wodnej. Tak. Etan już produkujemy, tylko teraz go wysyłamy zawsze do atmosfery, ponieważ go do niczego nie potrzebujemy. Co jak go sobie zmieszamy z parą wodną, to będziemy mogli produkować dodatkowy plastik. I z paru jeszcze innych rzeczy. Więc to będzie również nasz sposób na zwiększenie produkcji plastiku. No dobra, ale na razie bierzemy się dalej za sąsiadów. Jeszcze tutaj ich poczyścimy. No ile nie napotkamy na coś poważnego. Dobra, stalowy topór jeden. Przy okazji, zobaczcie, odblokowałem diamentowy topór. Można robić z polerowanych diamentów, można zrobić diamentowy topór. Z pewnością to nie jest referencja do żadnego innego open world gry, czy jakby to ująć. Dobra.
Fajnie, siła ogni broni automatycznej. Żeby to przebadać, trochę już drogie się robi. To zbadajmy jeszcze szybko strzelność. Nie, to już też mam. Dobra, to na razie zostawmy badania. Co ja mógłbym... O, duży plujec, dobra. Tak, konsacze niedługo przestaną się bawić z nami. Właśnie, mamy już dostęp do działek laserowych? Laser... Mamy laserowe działko obronne, bo też możemy mieć. Sobie zbadajmy. Mogą się nam przydać niedługo. Szybkostrzelność osobista, obrona... Wyposażenie obrony... Dron szturmowy, to jest ciekawe. Wymaga układu procesorowego. No ciekawe, co to jest. Czy to jest może czołg po prostu wyposażony w laser? Dobra, zobaczymy. Laserowa działka. Dobra. Zobaczmy się tutaj. Okej, okay, tutaj jeszcze mam paru gości. Goście raczej sąsiadów. No tu jesteśmy gościami, raczej. Okej, okay, tutaj również mamy troszkę gazu naturalnego. Nie wiem, czy to jest opłacalne. Żeby tutaj po niego się fatygować. Okej, okay, dobra, najpierw robale. Najwięcej obrażeń zawsze zadają. Okej, okay. Tutaj na północy jest jeszcze paru. Stąd jeszcze przychodzili. Co to jest? Nieskończone złoże Bobomium. Patrzcie, jak fajnie się świeci. Nieskończone złoże i Iwolitu. Wygląda na to, że wszystkie nieskończone złoża się świecą w nocy. No, przez radar tego nie widać. Ale fajnie. Całkiem fajnie wygląda. Właśnie. Węgiel nam się kopie. O, wygląda to, że kopanie z innych rud wymaga płynu. Kwas siarkowy, kwas wodofluorowy. Okej, fajnie, że węgiel przynajmniej nie wymaga płynu do kopania. A, i mamy tutaj wodę termalną. Okej. Szczelina. Dobra, woda termalna też nam będzie prędzej czy później potrzebna do paru rzeczy. Więc fajnie, że w końcu ją znalazłem. Dobra, coś tu jeszcze chcemy zrobić. Dobra, wiecie co? Pozbędę się tych gości. O, całkiem spore złoże ropy naftowej. Jak będziemy potrzebowali, to się nim zaopiekujemy. Dobra. Zobaczmy się tych sąsiadów. Co tu jeszcze mamy ciekawego? W sumie nic. Dobra, jeszcze to legowisko. Może przyjedziemy się tam jeszcze na zachodzie, żeby zobaczyć, co tam mamy. I bierzemy się za naszą farmę. W
Wody termalne będziemy potrzebowali do litu. Lit nam będzie potrzebny w paru innych rzeczach. Lit możemy tylko otrzymywać z wody litowej, która utrzymuje się z wód termalnych. Dobra, przejdźmy się jeszcze tutaj trochę. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Może jakieś pociągi będziemy tutaj puszczać. Jeżeli znajdziemy coś ciekawego. Duże złoże węgla. Ale węgla na razie więcej chyba nie potrzebujemy. Nasza produkcja, znaczy zużycie węgla sporo wzrosło, zwłaszcza kiedy uruchomiliśmy produkcję wojskowych pakietów. Ale chyba jeszcze te nieskończone... Czekajcie. Coś tam... Dużo musiało ich przylaść, co? Tak, będziemy musieli tutaj albo to wymienić na laserowe, albo wstawić tam trochę więcej amunicji. Okej. Tam jeszcze jakąś średnią bazę. Dobra, przejdźmy się jeszcze tutaj szybko i wracamy. Na to, że za bardzo tutaj ciekawych rzeczy nie mamy. Okej, kolejna baza. A na razie się nie będę z nią bawić. Całkiem spora. Przy okazji, dobra, wiecie co? Zabawmy się trochę i wypróbujmy nasz karabin laserowy. No, działa całkiem sprawnie. Okej. Plujki. Plujce. No, strzela dokładnie tak samo jak działka laserowe. Całkiem ładne obrażenia zadaje. Więc przyda się w przyszłości. Już będziemy mieli trochę pancerza. To pewnie będziemy mogli jeszcze podpracować nad jego szybkostrzelnością. Powinien być całkiem niezłą bronią. Do walki ręcznej, nazwijmy to. Dobra. To trochę eksploracji zrobiliśmy. Tutaj pobudujemy radary. Przy farmie to również one nam trochę może zwiedzą terenu za nas. Dobra, widzę, że będziemy musieli sporo odlesić ten teren. Musimy to już teraz zrobić. Trochę. Zapuszczę tutaj boty, to sporo trochę im może im zająć. Tak, to może troszkę zająć. Będziemy musieli odlesić ten teren. Kto przeznaczymy na farmę. Dobra. Zastanowię się tym zaraz. A póki co potrzebuję 300 torów. I roboty mi je dostarczą, jak tylko dojadę do bazy. Okej. Bum. Dobrze.
Pakujmy sobie tutaj ładnie. Dobra, i roboty muszą już lecieć powoli. Ta, lecą. Dobra, powiedzmy, że to gdzie jest ten szafir, zrobimy sobie przystanek. I tutaj będziemy... Zaczniemy rozstawiać rzeczy. Szybciej, roboty żądam materiałów. Mi ich dostarczycie. Jak sytuacja w fabryce? Tja. Plastik nie wygląda dużo lepiej niż wcześniej. Zaczął się jakieś mozek. Tak, troszkę przynajmniej magazynujemy już płytek. Nie za dużo, ale zawsze coś. Tak, i sporo nam zaczęło brakować żelaza. Dobra. Nie, z żelazem dalej jest pełna. Tak, tylko te... Piece chłodnicze nie wydężają z wydajnością. Tego wolę nie badać zbyt dużo, a póki co w wojskowości, ponieważ masę żelaza ona zżera. Dobra. Starczcie mi to szybko roboty i spadam. Dobra. Mam 300. Tak jak prosiłem. Okej, dobra. Chyba zablokowałem mój węgiel. Tak. Pewnie on tam stoi. Nie, niekoniecznie. Dobra. Te ataki nie są zbyt duże. Są tylko dwa siedliska, które wysyłają pojedynczych tych, więc szybko sobie z nimi dają radę. Dobra, zróbmy tutaj poprawną sygnalizację. Dobra. Jeszcze ogarnę tutaj tak, żeby to się nie blokowało. Tak i tak. Dobra, i tutaj jeszcze chcemy. O. Mniej więcej tak. Dobra, na razie będzie działać. Okej. Bierzemy nasz pociąg i w drogę. Okej. Ręczny.
Tutaj może ustawiamy przynajmniej jeszcze parę sygnałów, żeby również się to nie blokowało. Dobra, chcemy gdzieś skręcić na wysokości tej rudy Bobomium. Dobra. Czy tu działasz? Tak, dalej czekasz. Tak, chyba będę musiał podłączyć dodatkowy węgiel. Ponieważ powoli tutaj chyba zacznie ubywać węgla. Tak przynajmniej przewiduję. Okej. Żeby było ładnie. To tak zrobimy jakoś. Dobra, to troszkę się teraz skomplikowane zrobi. Ale nie ma spiny. Jeszcze troszkę więcej sygnałów. Dobra, może tak zrobimy. Ciach. Dobra. Ciach. Ciach. I tutaj. Okej, chyba powinno działać. Jest tutaj. Dobra, chyba powinno działać, dobra. Siadamy. Jedziemy dalej. Dobra, teraz mniej przyjemna część, że będziemy musieli to wszystko skasować i tutaj powoli zacząć odlesianie. Tak, troszkę zajmie. Dobra, skończył mi się czas na ten odcinek. Co w następnym odcinku? Pewnie pokażę już Wam gotową farmę. Tu nic wielkiego już nie trzeba zrobić, tylko postawić przystanek. Postawić roboporty. A i właśnie dociągnąć jeszcze sieć elektryczną. No i zaczniemy budować tutaj panele słoneczne. Mam nadzieję, że pomoże to z moją sytuacją z elektryką. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!